No więc mamy niestety opóźnienie, około pół godzinne. I przyczyną absolutnie nie jest samochód, ani ładowanie. Tutaj wszystko biegnie jak należy. O, kolejny Hinol. A to zaraz Wam powiem właśnie, no skąd to opóźnienie. Jedziemy na kebaba, no chcemy zjeść kebaba. Mieszane mieszana, ma być muala. Pozdrawiam, Wojek i Książulo. Ale no niestety, pierwsza buda była zamknięta. Miała najlepsze opinie, najwięcej opinii tutaj w tej wiosce. No i niestety była zamknięta, więc jedziemy do kolejnej. Już tu zmarnowaliśmy na dojazd 15 minut, tam zmarnujemy, znaczy teraz marnujemy kolejne 15. Więc już w sumie pół godziny, 4 minuty mamy do celu. No i mam nadzieję, że chociaż ten kebab będzie po pierwsze otwarty, a po drugie warty tego, że zmarnowaliśmy te pół godziny w sumie. Skręca nas trochę, żołądki już mamy wywinięte na drugą stronę. Także no pochwalimy się w sumie, co jemy. Nie będzie to chyba nic wybitnego, po prostu zwykła buła. Tradycyjna narodowa potrawa staroniemiecka. Dünner na cienkim, tudzież na grubym. No i tyle. Do zobaczenia z knajpy. A więc jest to zwykła podrzędna buła za 6 euro. Zobaczymy, co tam z tego jest. Pozdrawiamy Książulę. Mamy trochę Armagedon, jak widać. Trochę się obawiamy, że z tego grat może polecieć. I uciekamy za chwilę na stację benzynową, żeby się schować pod dachem. Po to się stacja benzynowa właśnie może tutaj nam przydać. Nie tylko, żeby lać paliwo, ale właśnie, żeby ochronić przed gradem. Mamy poubezpieczane samochody, ale po co mamy cierpieć i mieć zniszczone auta, nie? Także ciśniemy. No więc jedziemy dalej. 2-3 minuty się schowaliśmy pod takim daszkiem po prostu na myjni bezdotykowej. Zresztą nie byliśmy sami. Natomiast jak przeszło to najgorsze, to uznaliśmy, że okej, nie będzie gradu, możemy jechać dalej. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się innego nie wydarzy już. Jedziemy do naładowarkę w Schleiz. Tam jest nowy supercharger, 40 stanowisk, ale prawdopodobnie jest on jeszcze wyłączony i nieaktywny. Przynajmniej tak mi się wyświetla na mapie w Tesli, aczkolwiek w aplikacji Tesli wyświetla się jako aktywny. Wyświetla się cena i cała reszta, więc zobaczymy. Będziemy robili próbę, da się to się da, nie da się to mamy dla Ionika obok ENBW ładowarki. Więc po prostu naładujemy się tam kilka kilowatogodzin, dojedziemy do superchargera w Lipsku, gdzie znowuż będę już ładował ja, bo ja tutaj w Schleiz nie potrzebuję się ładować, bo mam i tak bardzo dużo, mam 61%, dojadę znowu na 55%, nie ma to sensu, żeby tutaj doładowywać, wtedy naładuję się w Lipsku. No, jesteśmy na ładowarce w Schleiz, zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje. Niby ona jest nieaktywna, Reduce Service i tak dalej, ale logo Tesli świeci na tych słupkach u góry. No i podpiąłem, działa. Zobaczymy, czy w ogóle policzy hajs za to. Coś tam liczy. No więc kasuje normalnie, po prostu. Nie wiem czemu, ale w apce jest pokazana jako aktywna, właśnie w samochodzie jako nieaktywna, ale widać, że działa. I to jest 40 stanowisk Tesli. 40. Plus mamy tam raz, dwa, trzy, cztery NBW i tutaj te cztery NBW razy dwa kable, to mamy 16 stanowisk ładowania do wszystkich innych pojazdów, ale jak widzicie, podłączamy się też Ionikiem pod supercharger Tesli i ładujemy. No jak możecie zauważyć na obrazku, kuzyn Amiego też tu jest z nami, także rodzina w komplecie, jest kuzyn Amiego, jest Tesla, jest Ionik, wszyscy w komplecie. No a teraz poważne sprawy, słuchajcie. Jeżeli chcecie takiego właśnie Ionika sobie kupić, chcecie, żeby to było auto pewne, albo po prostu z pewną historią, czyli jeżeli coś temu samochodowi było, to chcecie wiedzieć, co mu było. Nie ma problemu. Ten salon i ten sprzedawca, u którego byliśmy, on po prostu uczciwie mówi, co z samochodem było. No tutaj akurat powiedział, że
auto jest perfekcyjne i nie ma się absolutnie do czego przyczepić, jest jak nowe i rzeczywiście dokładnie tak jest. Jakby ktoś nie wiedział, to myślałby, że po prostu stoi nowy samochód do wydania w salonie, bo nie szło tutaj praktycznie zauważyć żadnego uszkodzenia. I ten egzemplarz ma tutaj miał 42,5 tysiąca km przejechane przez 6 lat. Jeździł ten starszy pan, niestety zmarł i rodzina oddała ten samochód do salonu, tam gdzie ten samochód został kupiony. No i teraz jest bardzo dużo samochodów, właśnie tych Ioniqów, które powoli, którym kończył się leasing i właściciele albo zmieniają samochody na jakieś tam inne Hyundai'e, albo po prostu oddają ten samochód do salonu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, na jakiej to jest zasadzie. W każdym razie te ceny są bardzo, bardzo przyzwoite i one są lepsze niż tak ktoś może wam zaoferować jako prywatna osoba, która jeździ tym samochodem i chce go sprzedać. To o dziwo w tym salonie będzie taniej. Mimo, że ten człowiek oczywiście też na tym zarabia. Więc kupno takiego auta w kwocie między 17,5, myślę, 18 tysięcy złotych jest bezproblemowe. Mówię o takim stanie, o takim przebiegu. Nie ma się kompletnie do czego przyczepić tutaj. Jest bardzo ładny samochód. Natomiast możemy wziąć też, znaczy gdybyśmy dołożyli około 2000 euro tak naprawdę, to już możemy myśleć o wersji poliftowej. Jeżeli ktoś ją chce, potrzebuje, czyli powiedzmy, że te 200, tutaj mi dzisiaj mamy 250 km zasięgu, więc powiedzmy, że te 200 km jest dla was niewystarczające, chcecie jeździć normalnie, bez jakiejś takiej, bez taryfy ulgowej, chcecie jeździć normalnie jak spalinówką, z tymi samymi prędkościami i tak dalej, chcecie mieć co najmniej te 300 km zasięgu, no to weźcie sobie właśnie wersję poliftową. Tam jeszcze dodatkiem jest to, że one mają rzeczywiście aplikacje i można je włączać, na przykład włączać klimatyzację czy włączać ogrzewanie bez konieczności podłączania auta na przykład do kablem do prądu. Czyli jeżeli chcemy tutaj ustawić to tak, żeby na przykład na 7 rano samochód był nagrzany albo schłodzony, z reguły robi się to zimą, czyli był nagrzany, no to musimy mieć kabel od ładowarki czy od wallboxa po prostu podłączony do samochodu, bo inaczej ta funkcja się nie uruchomi. Natomiast właśnie w tej wersji poliftowej ten samochód nie wymaga podłączania auta do kabla, czyli na przykład tak jak Tesla. I może wtedy właśnie jest to zrobione dlatego w ten sposób, bo tu jest dosyć mała bateria, 28 kWh i producent uznał, że szkoda by było zużywać prąd na ogrzewanie czy chłodzenie tutaj postojowe, właśnie wykorzystywać prąd z tej małej baterii, więc uznali, ok, zrobimy nowszą wersję z większą baterią, tam była bateria taka podobna do małej baterii w konie. No i z tej baterii 38 kWh już właśnie można takie, nazwijmy to zdalne, no w sumie tak, tam jest zdalne, bo mamy aplikację, więc takie zdalne uruchamianie klimatyzacji czy ogrzewania tam już działa. Jeżeli jest to dla was ważne, bo na przykład mieszkacie w bloku, nie macie garażu, jakkolwiek i chcecie, żeby takie auto się wam nagrzewało na przykład zimą, no to jesteście prawdopodobnie klientem właśnie na tą wersję poliftową. Więc tam około 20-21, maksymalnie 21 tysięcy euro na też auto, tak to naprawdę w stanie jak nowe, należy przygotować. Jeżeli jesteście zainteresowani takim samochodem, kontaktujcie się bezpośrednio ze mną, ja was skontaktuję z właścicielem tego salonu, bezpośrednio ze sprzedawcą. Możecie z nim korespondować po angielsku, jeżeli macie problem z językiem, korespondujecie przeze mnie. I ja wam to wszystko pomogę ogarnąć. Nie będę z wami wprawdzie jechał tam do tego salonu, ale wszystko wam ogarnę tak, że tak naprawdę pojedziecie, jak chcecie, nawet to z tablicami, pojedziecie już do salonu, przypinacie swoje tablice i wracacie do Polski. Mówię o polskich tablicach, waszych tablicach, nie jakichś tam handlarskich, takich szachrach, machrach, jakie to czasem robili z tymi próbnymi tablicami, czy eksportowymi tablicami niemieckimi. Myślę, że to tyle. Kończymy się ładować. Myślę, że Ioniq już ma dosyć, bo potrzebował tylko 55%, żebyśmy dojechali do kolejnej ładowarki w Lipsku. Jeszcze później następna w Berlinie i ciśniemy już do domu. Wracamy pod Lipsk, to sama ładowarka.
No, Ioniq potrzebował, aczkolwiek dojechał na 30%, tylko że nie dojechałby do kolejnej ładowarki po prostu. Znaczy, bazujemy tylko na superchargerach, dlatego mówię, że nie dojechałby do ładowarki, bo oczywiście po drodze są inne ładowarki, ale droższe, więc lepiej ładować się po prostu na superchargerach. I zobaczcie, tu jest Jaguar, Ioniq i jedna Tesla, a druga Tesla ładuje się na obcej ładowarce, a moja się w ogóle nie ładuje, bo nie potrzebuje się ładować. Naładujemy się na kolejnym punkcie. Generalnie mogliśmy poprzednie dwa punkty też ominąć i się nie ładować i też by było dobrze, gdybyśmy tu dojechali. Także tam z apki idzie właśnie. Jedyny minus tutaj Ioniqa i Superchargera to jest to. Weszło, widzę, że tu u góry jest taka lampeczka i ona styka się właśnie tutaj, znaczy tu jest wybrzuszona ta wtyczka wyjątkowo i tutaj trzeba się pobawić, żeby trzeba popieścić, żeby się zmieściło i się da to zrobić, no ale tak to tutaj fajnie jest, że ta lampeczka tam troszeczkę przeszkadza. To taki jedyny minus tutaj tego rozwiązania, ale jak widzicie, za każdym razem dało się ładować. No i trochę przybyło fur, także się bardziej teslowo zrobiło na ładowarkach Tesli. Po 20 minutach sobie ciśniemy dalej na ostatnie ładowanie w Niemczech i później sobie przetestujemy Ionity już w Polsce na Świecku na chwilkę, no i rozjedziemy się do domów. Ciśniemy. Tutaj widzicie Allego, w sumie 6 kabli. Także też można obce auto ładować na Allego. No ale na tę chwilę najbardziej opłacalne dzisiaj jest Tesla Supercharger, ale to każdy ma tam jakieś inne karty albo od swojego, od marki swojej, czyli BMW, powiedzmy Volkswagen, Mercedes i tak dalej. Być może u niego wtedy wyjdzie to taniej. Natomiast są też te abonamenty różne u operatorów, także to wszystko indywidualnie trzeba dobrać i zobaczyć, co się na dzień dzisiejszy opłaca. Na przykład jak jechałem, kiedy to było? W kwietniu po Amiego, no to taniej mi było ładować się na ENBW, na apce Mobility Plus z małym abonamentem za 6 euro, no bo było taniej niż superchargery, a dzisiaj superchargery są najtańsze po prostu dla mnie i ładuję właśnie tam. No jak widzicie, Ioniq też wychodziło dzisiaj najtaniej ładować właśnie na superchargerach. Teraz jest dobrze, ale co jakiś czas są takie naprawdę, nazwać to można, kałuże, na których można się zdziwić. A Ioniq ma 6-letnie opony wielosezonowe, więc nie liczyłbym na jej skuteczność, więc po prostu nie cisnę, Bartek jedzie Ionikiem za mną i nie szalejemy. Po prostu chcemy dojechać w całości i opony sobie wymieni Bartek w Polsce. Tu widzicie u góry informacje pod przygotowanie baterii do szybkiego ładowania. Jeżeli Teslą nawigujemy do ładowarki albo nawigujemy gdzieś tam dokądś i po drodze jest ładowarka na przykład Tesli, no to Tesla sobie podgrzewa baterię właśnie po to, żeby jak najbardziej polepszyć parametry tego ładowania, czyli żeby ładowało się z jak najwyższą mocą od
samego początku właśnie po to potrzebna jest na przykład odpowiednia temperatura akumulatorów tutaj. No to taka informacja. Niektóre samochody to mają również już jakby zaimplementowane, na przykład ma to po ostatnich aktualizacjach Hyundai Ioniq 5 czy Kia EV6. Niektóre samochody wymagają takiego małego oszustwa w postaci włączenia trybu sport. No i wtedy po włączeniu trybu sport, to kiedyś właśnie było oszustwo, znaczy próba na oszukanie, czy metoda na oszukanie Hyundai'a przed jego aktualizacją, no to właśnie robiło się coś takiego jak włączało się tryb sport, on się przygotowywał do oddania w pełni mocy i co robił? Podgrzewał baterię. No i tak samo pewnie Mercedesa i inne samochody można w ten sposób oszukać. No Tesla ma to już od razu od samego początku, że tą baterię podgrzewa i to naprawdę działa i rzeczywiście pomaga, zwłaszcza zimą. Także, ale nie zdziwcie się, jak właśnie latem macie Tesla i latem dostaniecie taki tutaj komunikat, że podgrzewanie baterii trwa. No więc kopsnął mnie zaszczyt, że dziś teraz ostatni odcinek do Ioniki, do Świecka poprowadzę ja. Tego oto gada, a Bartek pojedzie Y-kiem. Także sobie przypomnę, jak to było, jak przez rok sobie śmigałem. Ładujemy się do 60%, on pokazuje do 94, 21 minut. Także tutaj chyba, tak jak dobrze liczyłem, 5-6 minut i startujemy. No i właśnie sobie przypominam, jak to było. Powiem wam, to jest tak kapitalny wóz, naprawdę. Teraz z takim sentymentem patrzę na to wnętrze. Bo się najeździłem nim trochę. Dobra, ciśniemy, słuchajcie. Pyk. Jedzie sobie Y. Jedziemy sobie my. No dobra, opony tutaj słychać. Opony ewidentnie czuć, że są plastikowe i wymagają wymiany. No ale auto ma 6 lat, to są jego tak naprawdę pierwsze opony, od razu po zakupie wymienił właściciel, już niestety nie żyjący, na wielosezony Michelin. No i tak one tutaj do dzisiaj są, ale fajne, miękkie zawieszenie. Fajnie buja. No, jest bardziej miękki jak Tesla. Mamy 87 km do przejechania do celu. Na blacie, jak widzicie, do celu, znaczy zasięgu mamy 141, to zniknęło, ale 141. Także ciśniemy. Dobra, słuchajcie, nagrywam trzeci raz tą scenę. Mam nadzieję, że teraz się uda. Ciągle coś przerywa, albo coś się dzieje na drodze, albo łączy się Bartka telefon, który jedzie w innym aucie i łączy mi się tutaj z Bluetoothem. Więc tak, ten samochód ma tak naprawdę wszystko. Ja sobie właśnie przypominam, jak to było fajnie, bo to był mój pierwszy elektryk, taki prywatny. Miałem dokładnie taki sam samochód, w tym samym kolorze nawet. Jedyna różnica w wyposażeniu była taka, że ja miałem szyberdach, którego tutaj nie ma. Ja nie miałem wentylowanych foteli, a tutaj wentylowane fotele są. Mamy grzaną kierownicę, grzane fotele, wentylowane fotele. Oczywiście no, skrzynia, wiadomo, tu nie ma skrzyni, to jest po prostu jazda do przodu, do tyłu. Jak to w elektryku, klimatyzacja, jasna sprawa, nawigacja, Android Auto, Apple CarPlay. Niestety nie bezprzewodowe, tylko przewodowe, no bo to jest auto z 2016 roku. Więc tak jest. Co tu jeszcze? Aktywny tempomat z ustalaniem oczywiście odległości do poprzedzającego pojazdu. Łopatki mamy w ogóle do regulacji rekuperacji, czyli to, jak auto hamuje silnikiem, to również tutaj jest. Mamy, mówiłem chyba już, utrzymanie pasa ruchu, także taki pseudo autopilot, ale jest i to działa naprawdę fajnie i utrzymuje na pasie. Oczywiście trzeba trzymać kierownicę,
Mamy pamięć foteli. Fotele są z takiej pseudo ekoskóry, z takiego troszeczkę plastiku, ale jest to ok. Ja nigdy się w tym nie spociłem. No a tutaj jest jeszcze dodatkowo wentylowany ten fotel, więc bajka. Audio jest bardzo dobre. Nie jest to jakiś high-end taki, jak jest na przykład w Tesli, ale jest naprawdę bardzo dobre, jak na tę klasę auta. Aha, no i mamy indukcyjne ładowanie. Widzicie tutaj taką pomarańczową tutaj diodkę. Mało widzicie, bo jest bardzo ciemno, ale telefon się ładuje. Ja naprawdę nie mam nic więcej do dodania. To auto jest kapitalne, jak za te pieniądze. Zasięg tutaj dzisiaj robiliśmy właśnie między, no 200 km robiłby, ale jadąc tak 130-140 km na godzinę, no 130. Natomiast jadąc między 100 a 110, to tutaj mamy spokojnie 250, nawet 270 km zasięgu. Kosmos, jak na tak małą baterię, 28 kWh. Dobra, słuchajcie, widzimy się na ładowarce Ionity w Świecku, bo ten samochód będzie potrzebował jeszcze troszeczkę do bicia. On się ładował 10 minut na ostatnim ładowaniu i z 14 zrobiło się 61% w 10 minut, czyli dodaliśmy 100 kilkanaście kilometrów zasięgu. No ale żeby tam dojechać do Bartka, żeby Bartek dojechał do siebie, no to musi coś tam jeszcze doładować, więc pewnie z 5-6 minut spędzi na Ionity i to będzie całe ładowanie, które będzie musiał dzisiaj jeszcze wykonać, reszta już pójdzie z gniazdka. No a Tesla ładować się już nie musi, także dojedzie do domu. Dobra, widzimy się na Ionity i tam się pożegnamy. No i jeszcze jedno, zanim dojedziemy do Ionity, już znalazłem coś, co na przykład jest lepsze niż jest w Tesli, mianowicie aktywny tempomat. On tutaj bardzo szybko reaguje. Jeżeli ja teraz zmienię pas, bo zwolniło mnie do prawie niecałych 90 km na godzinę, ja w tej chwili zmienię pas na lewy, jak tylko auto mnie minie, pyk, ja nie dotykam gazu. A auto sobie samo fajnie, gwałtownie przyspiesza do tych zadanych 123. Gdyby to była Tesla, to bym zmienił ten pas, jechałbym tą samą prędkością, którą jechałem wcześniej. Tesla zaczęłaby się zastanawiać, dobra, przyspieszamy i to przyspieszanie trwałoby jeszcze nadal, kiedy my już dawno przyspieszyliśmy Ionikiem. I to jest naprawdę dużo lepsze jak w Tesli. Właśnie pamiętałem o tym, że to było takie fajne, gwałtowne, a w Tesli był taki, jest taki muł. Także naprawdę kapitalna rzecz, jeśli chodzi o ten aktywny tempomat tutaj. No i cena, po prostu. Fura jest w takich, nazwijmy to, akceptowalnych pieniądzach już. Bo oczywiście jako nowy ten samochód kosztował coś w granicach 170 tysięcy na złotówki przeliczając. Co było przesadą za tej klasy samochód. Natomiast taka używka w takim stanie, czyli praktycznie prawie nowe auto za niecałe 80 tysięcy, uważam, że jest naprawdę fajną propozycją. No i mam jeszcze jedno spostrzeżenie teraz. Kto przejeżdża przez Świecko, ten wie, jakie tu są nierówności i zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wjeżdżając z Niemiec do Polski, troszeczkę mniejsze są te nierówności. Ale jak to auto fajnie wybiera, powiem wam, że Tesla jest twardsza. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, podejrzewam, że Bartek zaraz wysiądzie z Tesli i powie, ale wygodnie, ale fajnie. Ale ja mam takie wrażenie, że to auto jest bardziej miękkie niż Tesla. Chyba tak naprawdę jest. Tu jest fajny duży balon na oponie. To zawieszenie jest ciche. Naprawdę nie mam się tu do czego przyczepić. Ja ten samochód na pewno kupię. Bardzo chciałbym kupić ten egzemplarz konkretny za 2-3 lata od Bartka. Natomiast jeżeli się nie uda, to ja chcę mieć takie drugie auto w domu. Właśnie to. Muszę do niego wrócić. Chciałem już nawet do niego wracać swego czasu. I to dzisiejsza ta jazda właśnie tylko mnie w tym utwierdziła, że to jest kapitalne auto jako jeszcze... Bo to może być kapitalne auto jako pierwsze w domu, ale to akurat będzie moje drugie w domu. Kapitalne. A no i jedziemy teraz, już dojeżdżamy do Ionity i szybka statystyka, zostało nam 20%.
ujechaliśmy, mam nadzieję, że to widzicie, a jak nie widzicie, to ja wam przeczytam. 85,3-4 km ze średnią prędkością 99 km na godzinę w 54 minuty. Co jeszcze? Startowaliśmy z 61%, więc zużyliśmy 41% na przejechanie 85 km z prędkością średnią 100 km na godzinę, można tak powiedzieć, ale kto jeździ, ten wie, że 100 km na godzinę to jest bardzo wysoka prędkość średnia, no bo jechałem cały czas tak naprawdę 123 na tempomacie. Więc tak to wygląda w Hyundai Ioniqu, więc 200 km tutaj lekko się zrobi, jadąc te 123 km na godzinę na tempomacie w deszczowy letni dzień. Zaraz zjeżdżamy do Ionity i kończymy niestety nasz dzisiejszy film, który pewnie i tak wyszedł jak zwykle przydługi. Jak ta kamerka wygląda? Nie jest to Full HD, ale ona jest też zabrudzona od deszczu. Ale to w pełni wystarcza to, co tutaj jest. Naprawdę. Oczywiście czujniki przód, tył również mamy. Ciekaw jestem, co Bartek powie, jak wysiądzie z Tesli. Panie! Co mi pan tu dałeś do jeżdżenia? Tak się ta fura prezentuje na Ioniqu. Słuchajcie, ja już jestem, którą to godzinę? 40 którąś pewnie na nogach. Dziękuję wam za uwagę, za obejrzenie dzisiejszego filmu, który na pewno znowu jest przydługi. Fura, mam nadzieję, wam się podobała. To tyle. Wiecie, co macie zrobić, jeżeli chcecie takie auto kupić. Także zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam was. Cześć.